Gościem Radia Katowice o poranku jest poseł Waldemar Ranzel, szef Sejmowej Komisji do Spraw Służb Specjalnych i wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Obrony. Panie pośle, dzień dobry. Tak, dzień dobry, witam państwa. Panie pośle, 13 dzień agresji Rosji na Ukrainę. Pan jest bliżej pewnych informacji, których słuchacze na pewno nie mają i pewnie wie pan więcej, choć nie można ich zdradzać, ale czy jest pan w stanie powiedzieć, jak długo to może jeszcze potrwać i czy Ukraina ma jakieś szanse? A to trudne jest bardzo pytanie. No szanse są, póki jest wola walki i póki będą mieli także wsparcie ze strony Europy i Stanów Zjednoczonych, Ameryki Północnej, bo im jest potrzebne i uzbrojenie, i amunicja kamizelki kuloodporne, hełmy, ale żywność i leki im są także potrzebne. Panie pośle, Stany Zjednoczone zaproponowały Polsce, by Polska przekazała Ukrainie swoje samoloty typu MiG-29, a w zamian za to mamy dostać f, -y, f 16 Dokładnie jaka jest szansa, by to się stało? To jest bardzo raczej trudny temat. To wymagałoby zgody wszystkich krajów, na to, a to ponoć jest dyskutowane, i trudno do konsensusu. To jest jedna kwestia, a inną kwestią jest właśnie, czy te samoloty w pełni mogłyby być wykorzystane. Samolot to jest skomplikowany sprzęt. On jest duży, potrzebuje paliwo lotnicze, uzbrojenie do tego jest potrzebne i oczywiście chodzi o to, żeby. Ten myśliwiec on w pełni to nie jest taki sam, bo on był jednak w pewnym sensie modernizowany. Także trudno mi powiedzieć pod kątem pilotów czy tak samo bardzo szybko potrafiliby się przystosować do latania? Bardziej im na dzień dzisiejszy jest potrzebne to co powiedziałem według mnie kamizelki kuloodporne, hełmy, amunicja. karabiny, amunicja, pociski bliskiego zasięgu ziemia powietrze czy też ziemia ziemia czy też nawet to, co oni już umieją obsługiwać, na przykład takie bezpilotowce, które odnoszą tam sukcesy, drony Baryaktary tureckie. Panie pośle, Gary Kasparow, znany nam, bo czasem zdarza się grać w szachy, arcymistrz, powiedział tak: otwarty konflikt z NATO jest tylko kwestią czasu. Sankcje mogły nie dopuścić do inwazji, ale trwającej wojny i pędzących czołgów już nie zatrzymają. Zgadza się pan z taką opinią? No tak, pewnie się nie da zatrzymać. Putin będzie wszystko robił, aby wygrać i to wszelkimi sposobami. On nie liczy się ze stratami. To jest myślenie imperialnej Rosji, która się nie liczyła nigdy ze stratami i w ludziach, i w sprzęcie, bo ponoszą Rosjanie, to widać te liczby są podawane olbrzymie straty ponoszą. Tylko o których też Rosjanie nie wiedzą. I to wszelkimi metodami, I jeszcze to, to co jest mówione z ich strony, że oni pokojowo wyzwalają. No, to są straszne rzeczy, które oni mówią, a które robią, bo no, wyżywają się na ludności cywilnej. To różnymi możliwymi sposobami. Ta wojna dramatyczna to, to są obrazy takie jak z II wojny światowej. Panie pośle, profesor Tomasz Kubin mówił tutaj w Radiu Katowice, że rosyjska agresja na Ukrainę spowodowała, że naród ukraiński się zjednoczył. Zgadza się pan? Tak, myślę, że to jest prawda. Niektórzy nie wierzyli, że tak długo będą się Bronili. że to miała być kwestia trzech dni. ich tak, i tak Rosjanie pewnie liczyli ich państwowość jest krótka z 30 lat, powstali w 1991 roku. Oczywiście jest pewna wcześniejsza, ale jako państwo są dopiero od 30 lat i nikt nie, nie liczył pewnie. I to faktycznie, ale to dużo też dało to, że Rosjanie napadli w 2014 roku już. Bo ta wojna jednak trwa. Trwa długo, tylko że wtedy tylko była na wschodzie. No, dotyczyła tylko tam obwodów ługańskiego i donieckiego oczywiście tych bardzo uprzemysłowionych, bardzo ważnych. No a dzisiaj to jest wojna pełnoskalowa na terenie całej Ukrainy i cierpią no, miliony ludzi. Jest to oczywiście straszne, no ale tą wojnę wywołał agresor Rosja, Rosja pod wodzą Putina który no, może być porównywany niestety tylko do tych wielkich, takich złych ludzi na świecie, którzy się najgorzej wpisali. Nie wiem, czy chcę przejść do his historii jako człowiek porównywalny z Hitlerem i Stalinem, ale jest to bardzo przykre. Panie pośle, ja nie bez powodu pytałem pana o zjednoczenie narodu ukraińskiego, bo w tym kontekście chcę zapytać o zjednoczenie Europy. Praktycznie wszyscy zgodzili się na sankcje, praktycznie wszyscy zgadzają się, że to jest barbarzyńska agresja i ludobójstwo, ale szef państwa węgierskiego. Mówi tak. Polacy chcą przesunąć granicę świata zachodniego aż do granicy świata rosyjskiego. Poczują się bezpieczni, jeśli tak się stanie, a NATO, w tym Polska, będą mogły rozmieścić właściwe wojska na zachód od tej linii. Dlatego zaciekle popierają członkostwo Ukrainy w sojuszu. Wiktor Orban. No, ja się nie zgadzam z taką opinią. To jest opinia y, pana Orbana. No, polityka węgierskiego znaczącego, ale to jest jego opinia. Ukraińcy chcą sami wybrać, ich obywatele chcą być i w Unii Europejskiej, i chcą być w NATO, i należy te dążenia, aspiracje tych ludzi popierać. Tak wcześniej się starali, to też zostało zablokowane przez agresję w 2008 roku. Gruzja, bo Gruzja też kiedyś takowe Aspirują. aspiracje miała. Dzisiaj jest inny rząd i tak już pewnie nie jest, ale wtedy tak było. Także aspiracji tych nie można blokować, które społeczeństwo wyraża i poparcie, i stoi społeczeństwo murem tam z poparciem, bo nigdy takiego poparcia nie miał. Obecny prezydent Zeleński. Panie pośle, na koniec opinia francuskiego ministra spraw zagranicznych, który mówi tak, myślę, że Ukraina wygra. Jednak dodaje, to co znajdziemy w Mariupolu, ale nie tylko po zakończeniu wojny, będzie okropne. No tak, to dzisiaj już widać na zdjęciach, na filmach, które są puszczane. To jest wojna brutalna, bo to jest wojna wymierzona nie tylko przeciwko wojsku, ale przeciwko ludności, Cywilnej. No, straty psychiczne są pewne nie do odbudowania, które u ludzi zostaną na całe życie, bo no, domy jeszcze można odbudować, ale stanu psychicznego ludzi już tak pewnie łatwo nie idzie odbudować, i tych zniszczeń, i tych strat, do których doprowadza Rosja Putina. Jedyną szansą pewnie na zakończenie tego konfliktu w miarę szybko jest deputinizacja Rosji, czyli yy, również zacytuję pana profesora Kubina, czyli pozbycie się go, mówiąc najkrócej. A jak się to odbywa w państwach totalitarnych, wszyscy wiemy. No to są takie opinie, ale ja i tak mam obawy czy nie zostanie wybrany, jeżeli by otoczenie by go odsunęło. Ktoś inny o podobnym nastawieniu. To jest problem także myślenia i otwarcia Rosji na Europę, czyli demokratyzacji Rosji chodzi o myślenie, a nie budowania, gdzie niestety no, duża część społeczeństwa Rosji to jest jednak popiera tą politykę Putina. Oczywiście pod wpływem propagandy, która tam jest puszczana, ale popiera tą imperialną politykę. Jest też część Rosjan, którzy jest, się sprzeciwiają temu i, protest... i oni trafiają i protestują. Do więzień. Tak, do więzień, do, do łagrów i to na wieloletnie więzienia, to wymaga wielkiej odwagi ze strony tych ludzi. I tu musimy postawić kropkę. Poseł Waldemar Anzel, szef Sejmowej Komisji do spraw Służb Specjalnych, wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Obrony, był dziś o gościem Radia Katowice. Panie pośle, dziękuję bardzo dziękuję i życzę bardzo. spokoju. Wszystkiego dobrego, pozdrawiam, do widzenia. Radio